Ziemia kielecka, ta malownicza o swoistym uroku starych gór świętokrzyskich i Puszczy Jodłowej i kraina, była kolebką Stefana Żeromskiego. Z tym skrawkiem rodzinnej ziemi, osobliwościami przyrody i krajobrazu związał się przyszły pisarz osobistym uczuciem. Dokumentował je po latach, gdy pisał. Co się ze mną dzieje, gdy wspominam sobie mą wioskę? Nie kochałem tak nic. To dziwna, odrębna, inna całkiem miłość od tych, które mi paliły piersi w życiu. Jakaś namiętność dzika do tych kątów nędznych. Mój strumyk, moje zarośla, każdy wybój, każda grudka ziemi tak mi znajoma, przez lat 14 deptana. Wspomnienia i przeżycia związane z krajobrazem lat dziecinnych staną się po latach nie tylko odskocznią w ciężkich i burzliwych kolejach życia pisarza, ale trafią też do jego bogatej twórczości. Przetworzone literacko są one obecne niemal na każdej stronicy książek Żeromskiego. Znaleźć je można łatwo w syzyfowych pracach, ludziach bezdomnych, popiolach. Spora część tych wspomnień wiąże się z Kielcami, gdzie kilkunastoletni wówczas Żeromski uczęszczał do miejscowego gimnazjum. Dziś w starych murach kieleckiej szkoły mieści się niewielkie muzeum pamiątek tych lat. Tak wyglądały pod koniec ubiegłego wieku Kielce, ów kleryków opisany z goryczą, ale i z humorem na kartach syzyfowych prac. Tu rozpoczęła się literacka droga Żeromskiego. Uczniem był nie najlepszym, co przysparzało mu, jak pisał, mnogość łez, smutków i goryczy. Wiele jednak czytał. Oddano mnie do gimnazjum, do klasy wstępnej. Tam przeczytałem Jan Kazimierz i Kasper Karliński, dramata Syrokomli. Jak ja zawsze lubiłem czytać książki. To ma jedyna zabawa od dzieciństwa. Interesowała go zresztą nie tylko literatura, lecz także modni i dyskutowani podówczas przedstawiciele filozofii społecznej, Bakle, Brandes i inni. Tym zainteresowaniem Żeromskiego sprzyjało niewątpliwie także otoczenie, niewielka grupka kolegów i nauczycieli. Przede wszystkim profesor Antoni Gustaw Bem, wykładowca języka polskiego. Z zachęty tego opiekuna i odkrywcy literackiego talentu u paronastoletniego ucznia, Żeromski zaczyna prowadzić przez lat 8 osobistych.